Hejka, witam Was serdecznie na kanale w kolejnym odcinku o suplementach w diecie psa. Zapraszam do oglądania. Ten materiał powstaje we współpracy z firmą Pokusa, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. I w związku z tym mam dla Was kod rabatowy, kod brzmi PSIGLOS10 i daję Wam 10% rabatu na cały asortyment w sklepie Pokusy. Pokusa ma w swojej ofercie szereg suplementów, ale też produkują swoją karmę, suchą, mokrą. Mokrą karmę już analizowałam, link do odcinka znajdziecie tutaj na górze i w opisie filmu. Mają bardzo dobrej jakości mokre karmy. W swojej ofercie posiadają też różne ciekawe psie smakołyki, więc zaglądajcie do sklepu i pamiętajcie o kodzie rabatowym. To jest kolejny odcinek z serii o suplementach, więc jeżeli trafiliście tutaj przypadkiem, a interesuje Was, cześć Nelciu, temat suplementów w diecie psa, to koniecznie wróćcie sobie do poprzednich materiałów. Już na kanale znajdziecie materiał o suplementach wapnia, o suplementach kwasów omega-3, o algach, o drożdżach browarniczych, więc jeżeli te tematy Was interesują, zachęcam do oglądania. Zwierzaczki do mnie przyszły, ale będę kontynuować. Pewnie wiecie, że kleszcze w tej chwili w Polsce występują przez cały rok, więc jeżeli chodzi o ochronę przeciwkleszczową, nie robimy sobie od niej przerwy. Psy powinny być chronione przez cały rok. To, o czym dzisiaj będę mówiła, chciałabym, żeby stanowiło raczej dodatek do ochrony przeciwkleszczowej, którą stosujecie dla swoich psów. Na kanale znajdziecie już odcinek, w którym dokładnie omawiam różne formy ochrony przeciwkleszczowej. Znajdziecie tam informacje dotyczące stosowania tabletek, kropli, obróżek, sprayów, więc odsyłam Was też do tamtego materiału. Myślę, że taka ochrona, no niestety chemiczna, jednak powinna być podstawą przy ochronie przeciwkleszczowej, a dodatki w postaci ziół czy olejków eterycznych, które możemy używać do spryskania psa, to raczej jednak powinny być dodatki. Zdania są podzielone, ale jeżeli chodzi o moją opinię, według mnie jak najbardziej możemy stosować dodatkowe preparaty właśnie w formie suplementów czy sprayów z olejkami eterycznymi, jednak powinien to być dodatek do ochrony przeciwkleszczowej, a nie jedyna forma zabezpieczenia psa. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać dwa produkty, które w swojej ofercie ma Pokusa. Jeden z nich to jest typowy suplement, który dodajemy po prostu do jedzonka, natomiast można też inaczej go zastosować, o czym zaraz Wam powiem, a drugi produkt to jest po prostu spray do psikania psa z wierzchu, po sierści. Więc jeżeli chodzi o suplement, który stosujemy w celu ochrony przeciwkleszczowej dla psa, jest to ziele czystka, suszone ziele czystka. Generalnie podawanie czystka do posiłków psa jest dosyć rozpowszechnione i wiele psiarzy zna ten, powiedzmy, trik. Ale rzeczywiście tak jest, że dodawanie przez dłuższy okres czasu ziela czystka do posiłków psa powoduje, że kleszcze mniej się psa czepiają. Jest to spowodowane tym, że jeżeli podajemy przez dłuższy okres czasu psu czystek, to zapach psa się zmienia na taki, który jest niezbyt przyjemny dla właśnie komarów, pcheł czy kleszcze. Więc mamy takie naturalne działanie odstraszające. I słuchajcie, dokładnie tak samo to działa dla ludzi. Więc jeżeli siebie też chcecie zabezpieczyć przed kleszczami, to jak najbardziej polecam picie herbatek z czystka. Też jeżeli będziecie pić taką herbatkę regularnie, to Wasz zapach Waszej skóry się zmieni. My tego nie wyczuwamy, nie bójcie się, że będziecie jakoś dziwnie, nieprzyjemnie pachnieć. Absolutnie nie, natomiast dla właśnie pasożytów zewnętrznych jest to już wyczuwalne i ten zapach po prostu naszej skóry wtedy dla nich, czy sierści skóry psa, staje się nieatrakcyjny. Właśnie tutaj powiedziałam o herbatce z czystka, jak najbardziej możemy pić napar z czystka i też taki napar można robić dla psa, jednak najczęściej stosuje się po prostu posypywanie karmy suszonym zielem czystka. Tutaj właśnie w ręku mam suplement z Pokusy. Jest to po prostu suszony i zmielony dokładnie czystek. Zobaczcie, to jest po prostu zielony proszek, dosyć drobno zmielony. Co ciekawe, czystek jest bardzo atrakcyjny dla psów. Jak pierwszy raz podałam Nelly czystek, to aż się zdziwiłam, bo jak otwierałam opakowanie, to wyleciało mi trochę tego czystka na podłogę i ona od razu zaczęła to zlizywać. Potem dała mi po prostu z ręki troszeczkę czystka do zlizania.
zapotrzebowania i ona bardzo chętnie to je. Więc generalnie czystek jest bardzo atrakcyjny i może nawet służyć jako takie dosmaczenie posiłku. Tak samo drożdże browarnicze, to Wam mówiłam w odcinku o właśnie drożdżach, że też są bardzo atrakcyjne dla psa, więc to jest kolejny z suplementów, który może uatrakcyjnić psu posiłek. Więc nie powinno być żadnego problemu z podawaniem tego suplementu, bo właśnie psy go zwykle bardzo lubią. Pamiętajcie natomiast o tym, że jest to produkt sypki, tak? To jest bardzo drobno zmielone ziele czystka, więc zawsze jeżeli podajemy psu jakiś proszek, coś takiego zmielonego, suchego, to warto jest wymieszać to z mokrą karmą, albo jeżeli macie suchą karmę dla psa, to dolewamy troszeczkę wody i wszystko ze sobą mieszamy. Jeżeli karmicie swojego psa posiłkami samodzielnie przygotowanymi w domu, na przykład surowym mięsem, no to też to wszystko sobie wymieszajcie, bo jeżeli po prostu posypiemy po wierzchu taki proszek, to pies, kiedy zacznie spożywać posiłek, to po prostu przez nozdrza będzie wciągał ten pył, który się unosi i może to mieć po prostu działanie drażniące. Tego nie chcemy. Więc jeżeli podajemy jakikolwiek suplement, który jest w proszku, zresztą nawet jak otworzycie sobie ten suplement, to zobaczycie taką delikatną mgiełkę. On jest właśnie taki pylący i się unosi, więc szczególnie właśnie ważne jest to, żeby wymieszać taki suplement z czymś innym, z czymś mokrym. Jeżeli chodzi o dawkowanie, w środku mamy wygodną miarkę i na 10 kg psa podajemy jedną taką miarkę dziennie. Jeżeli chodzi o czystek, jest to zioło zupełnie bezpieczne, nie ma żadnych przeciwwskazań, więc jak sypniecie trochę więcej, absolutnie nic się nie stanie. Ale co ciekawe, to, że czystek zmienia zapach naszej skóry, czy skóry psa, zapach sierści psa, to jest tak naprawdę trochę działanie uboczne, ponieważ czystek ma mnóstwo innych prozdrowotnych właściwości. I właściwie to, że on odstrasza te kleszcze czy pchły, to jest tylko taki dodatek. Słuchajcie, czystek, ziele czystka jest bardzo bogate w polifenole, czyli bardzo silne antyoksydanty. Wiecie, że ja o antyoksydantach bardzo często Wam opowiadam, jeżeli tutaj poruszamy jakieś tematy związane z żywieniem i właśnie czystek jest znany ze swoich bardzo silnych właściwości przeciwutleniających. No i co to oznacza? Czystek chroni przed przewlekłymi chorobami układu krążenia, czy też przed cukrzycą. Czystek ma silne właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, spowalnia procesy neurodegeneracyjne. Czyli jeżeli macie seniorka, no to jest to jeden z suplementów, który warto na stałe wprowadzić do diety psa. Oprócz tego czystek działa przeciwzapalnie. Oznacza to, że redukuje stany zapalne w organizmie. Więc jeżeli Wasz pies cierpi na przewlekłe zapalenie stawów, jelit, trzustki, skóry, to jak najbardziej wprowadzenie czystka będzie dla tego psa ogromną pomocą. I słuchajcie, pamiętajcie, że najważniejsza jest profilaktyka. Czyli jeżeli wiecie, że macie na przykład rasę psa, która jest narażona na jakieś problemy właśnie na przykład ze stawami albo ma problemy często dermatologiczne, no to lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli od małego można na przykład właśnie wprowadzić tego typu suplement do diety psa. Czystek też przez swoje silne działanie przeciwoksydacyjne działa przeciwnowotworowo. To też jest bardzo ważny temat. Mało się o tym mówi, natomiast psy są zwierzętami, które są bardzo narażone na wystąpienie chorób nowotworowych, więc wszystko, co tylko można robić, jeżeli chodzi o profilaktykę nowotworową, powinno być wdrożone i na przykład właśnie suplementowanie czystka, dodawanie po prostu ziela czystka do posiłków psa może zapobiegać albo spowolnić rozwój nowotworów. Więc jak widzicie, oprócz tego działania odstraszającego na kleszcze, jest tutaj szereg innych właściwości czystka, dla których warto go wprowadzić na stałe do diety psa. Jest to też suplement, który nie jest drogi, tak jak Wam mówiłam, smakuje psom, nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o stosowanie, więc zachęcam, żeby właśnie taki czystek wprowadzić na stałe do diety psa. Czystek możecie podawać zarówno psu, który jest karmiony suchą karmą, mokrą karmą, karmami świeżymi, komercyjnymi, takimi jak psi bufet, czy też jeżeli karmicie swojego psa posiłkami przygotowywanymi samodzielnie w domu, na przykład barfem. Do wszystkich rodzajów diety
czystek się nadaje. Tak jak Wam powiedziałam na początku, oczywiście z ziela czystka można robić napar. I właśnie ludzie najczęściej w ten sposób wdrażają czystek do swojej diety. Pijemy po prostu herbatki z czystka, napary ziołowe. Ale słuchajcie, też taki napar można przyrządzić dla psa i dać mu do wypicia, ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o napar z czystka. Można taki przestudzony napar z czystka przelać sobie do buteleczki z atomizerem i przed spacerem spryskać psa. I jest to naturalna, dodatkowa ochrona przed kleszczami. Po prostu pies ma zapach, który jest niezbyt atrakcyjny dla kleszczy. Oczywiście taki rozpylony po sierści psa napar z czystka nie utrzyma się zbyt długo, więc jeżeli idziecie na przykład na cały dzień na jakąś wycieczkę, będziecie chodzić po łąkach, polach, no to trzeba to sobie odświeżać i kilkukrotnie na pewno spryskać psa. Ale myślę, że jest to ciekawy tip i warto to wykorzystać także dla siebie. Możecie sobie spryskać buty i tutaj dolną część spodni. Tutaj jest ogon Franka, jak coś, żaden wąż. I jest to właśnie też taki naturalny sposób na odstraszenie kleszczy. Niestety, ale kleszcze przenoszą na psy bardzo groźną chorobę o nazwie babeszioza. Babeszioza powoduje bardzo szybki rozpad czerwonych krwinek w organizmie psa, co powoduje bardzo szybką niewydolność nerek, wątroby i niestety degenerację kolejnych narządów. Niestety nieleczona babeszioza często prowadzi do śmierci psa. Jest to choroba, która postępuje bardzo szybko i liczy się każda godzina, więc jeżeli zauważycie jakiekolwiek niepokojące objawy, które mogą sugerować, że pies zachorował na babesziozę, nie obserwujemy. Nie obserwujemy, po prostu od razu jedziemy do lekarza weterynarii. Każda godzina zwłoki, każdy dzień zwłoki to już może być ogromna różnica dla zdrowia psa. Jeżeli wykryjemy babesziozę na pierwszym etapie rozwoju infekcji, czyli jeszcze zanim siuśki psa są ceglaste albo czerwone, jeżeli bardzo szybko to wykryjemy, że coś jest nie tak i ta infekcja zaczęła się rozwijać, wdrożymy szybko leczenie. Jest bardzo prawdopodobne, że po przeprowadzeniu leczenia pies nie odniesie żadnego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast jeżeli poczekamy kilka godzin, dzień, dwa, to już niestety skutki takiej choroby mogą towarzyszyć psu do końca życia. O babesziozie nagrałam osobny odcinek, znajdziecie go na górze i w opisie pod filmem. Według mnie każda osoba, która ma w swoim domu psa, powinna znać pierwsze objawy babesziozy, żeby w razie czego móc szybko zareagować. O babesziozie pisałam też w moim workbooku o świadomej opiece nad psem, czyli workbook jak jeszcze lepiej zadbać o swojego psa. Znajdziecie go na mojej stronie www.psigloss.pl. No dobrze, to już wiemy, że jak najbardziej można wprowadzić czystek do diety psa i będzie to działało nie tylko odstraszająco na kleszcze, ale ogólnie jest to świetne wsparcie całego organizmu psa. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać i jest to taki naturalny spray do właśnie spsikiwania psa przed spacerem, oparty na mieszance olejków eterycznych. To jest taki spray z pokusy. On nie zawiera w ogóle alkoholu, żadnych konserwantów, nic, co by tam mogło drażnić psa. Jest to po prostu mieszanka wody z olejkami eterycznymi. Ma zapach taki słodkawy, przyjemny generalnie. Nie jest to przynajmniej dla mojego psa zapach, który powoduje, że Nela ma ochotę uciec na drugi koniec domu, że kicha, zaczyna się ślinić, nic takiego się nie dzieje. Jest to zapach dosyć przyjemny. Oczywiście też sobie sprawdźcie na swoim psie, ale tu Wam mówię z mojego doświadczenia, jak Nelcia na ten konkretny spray reaguje. Jest to dla niej, mam wrażenie, wręcz przyjemne, bo nie ucieka od tego zapachu i intensywnie go węsze. Więc jest to na pewno na duży plus. No i takim olejkiem spryskujemy sobie psa i pamiętajcie całego. To, że tam psikniecie w powietrze nad psem dwa razy, nic nie da. Naprawdę trzeba porządnie spryskać psa. Ja zawsze pryskam Nelę kilka razy po boku, po łapkach z jednej strony, z drugiej strony, po ogonie, tutaj na klatce piersiowej. Unikam tylko oczywiście psikania po pysku. Jeżeli w ten sposób zabezpieczymy psa, jest naprawdę duża szansa, że żaden kleszcz się nie przyczepi do niego. Tak jak Wam mówiłam o naparze z czystka, można to stosować zamiennie, można jedno z drugim, czyli na przykład najpierw spsikać psa naparem z czystka, potem jeszcze tym olejkiem. No taki preparat z olejkami eterycznymi będzie oczywiście bardziej trwały. Tutaj
na opakowaniu jest sugestia, żeby powtarzać aplikację co 2-3 godziny. Więc to się utrzymuje na pewno dłużej niż taki zwykły napar z czystka. Ale jak najbardziej można to ze sobą łączyć albo właśnie stosować wymiennie. Więc jeżeli chodzi o takie naturalne zabezpieczenie psa przed kleszczami, jest naprawdę z czego wybierać. Można wprowadzić czystek i dosypywać do jedzonka, można robić napar z czystka, dawać psu do picia, można też takim naparem z czystka spsikiwać psa przed spacerem i jak najbardziej można też stosować tego typu preparaty, jak na przykład ten z pokusy, oparty o mieszankę różnych olejków eterycznych. Tutaj one są wszystkie wymienione. Mamy tutaj na przykład olejek z eukaliptusa, z pelargonii, z mięty i jeszcze kilka innych. I taki olejek też naturalnie działa odstraszająco na kleszcze, ale jeszcze raz podkreślę, że według mnie takie naturalne sposoby powinny być jedynie dodatkiem do ochrony przeciwkleszczowej. W odcinku, w którym omawiałam wszystkie metody ochrony psa przed kleszczami, zauważycie, że niektóre preparaty mają działanie tylko biobójcze, nie mają działania odstraszającego, więc fajnie jest połączyć sobie preparat, który ma działanie biobójcze, na przykład z takim sprayem albo właśnie z czystkiem, który działa też odstraszająco i wtedy mamy, wiecie, kompletną ochronę przeciwkleszczową. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda, że był pomocny. Pamiętajcie, żeby zaglądać zawsze do opisu. Tam Wam daję linki do innych materiałów, które uzupełniają dany odcinek. Są też tam linki do moich kursów, webinarów, e-booków, więc zachęcam, żeby tam zaglądać. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące jeszcze ochrony przeciwkleszczowej, czy konkretnie na przykład tych preparatów, to piszcie koniecznie komentarze. Przypominam Wam o kodzie zniżkowym, który obowiązuje na cały asortyment w sklepie Pokusa. Zaglądajcie też do poprzednich odcinków, jeżeli ich jeszcze nie oglądaliście. Wpadajcie na mojego i Nelly Instagrama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!